feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. Hejka kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jak zapewne widzieliście po początku tego filmu, dzisiaj będziemy testować kosmetyki firmy Avon. Napisała ostatnio do mnie moja stałowicka, Monika, którą serdecznie pozdrawiam i zapytała, czy w związku z tym, że kiedyś podobało mi się kilka kosmetyków firmy Avon, nie chciałabym przetestować też czegoś nowego, czegoś innego. I ja tak pomyślałam w sumie, że mało jest tych testów Avonu właśnie na YouTubie, a może jest to dosyć przystępna cenowo marka i może byłoby to dla Was ciekawe, więc się zgodziłam. Monika ma założoną swoją grupę na Facebooku, gdzie te kosmetyki można licytować i można je dostać tym samym jeszcze taniej. Więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś kosmetykami, to link oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Wszystko mam zapakowane, ale przed chwilą próbowałam właśnie jedną rzecz odpakować i zobaczcie, co już mi się stało z moim pazurem, dlatego że mam świeżo pomalowane. Także jak będę miała oskubane paznokcie, to wybaczcie. Mam tutaj wszystko do zrobienia całego makijażu. Jeżeli chodzi o kolorystykę, zdałam się na Monikę, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa. Oczywiście zmoczoną mam już gąbeczkę Blended i musimy teraz pomału rozpakowywać te produkty i zobaczyć, co tu mamy. Odpakuję sobie wszystko i zaraz do Was wracam. Okej, jestem z powrotem. Więcej paznokci niż te dwa nie ucierpiały. Otwierałam to specjalnie nożyczkami do paznokci. Każdy sposób dobry. Zaczniemy sobie od produktu z serii MAC. Zresztą dużo tutaj właśnie z tej serii mam. I nazywa się to Magix On The Go Primer. Ma to być baza i korektor w jednym. Mam nadzieję, że to będzie fajnie widać. To jest takie lekko różowe, kremowe. No i tak właściwie to wygląda jak baza. Ja sobie to chyba nałożę gąbeczką, w związku z tym, że tutaj nie ma już niczego... Albo czekajcie, sprawdzę, może pod spodem jest coś do nakładania tej bazy, ale chyba nie. Będziesz, nie zepsuję tego opakowania. Nie. Dobrze, zamoczę sobie gąbeczkę i w te strategiczne moje świecące się miejsca nałożymy sobie to. To nie daje żadnego koloru, to jest takie jak właśnie baza, takie lekko, nawet bym nie powiedziała, że tłuste, to jest takie śliskie. Muszę omijać delikatnie, bo mam kolczyk w nosie, jak pewnie widzieliście już po ostatnich zdjęciach. Zachciało mi się spełnić, no powiedzmy, takie moje małe marzenie, a zawsze miałam stracha, żeby to zrobić, więc w końcu stwierdziłam, ok, idę, robię. No i teraz muszę się troszeczkę zagoić, ale powiem Wam, że samo przekucie jakoś mega nie bolało, więc spoko. A jestem mega zadowolona z tego. Tak, tutaj troszeczkę na moje rozszerzone pory. Podkład. Podkład nazywa się Avon True Color Flawless Liquid Foundation i ja go mam w odcieniu, zaraz Wam powiem, numer 25. Wszystkie te produkty Wam oczywiście podlinkuję. Tak to wygląda. Opakowanie. Już bez kartonika. Wstrząśniemy sobie oczywiście. Uuu, no fajnie wstrząsnęłam. Nie pompka, tylko pokrywka mi spadła. No ale dobra. Już nie będę teraz po nią szła. Mam nadzieję, że pies mi jej nie zje. Wybuchowy podkład. Słuchajcie. Dobrze. Tą pompkę się chyba jeszcze odkręca. O, fajne. Fajnie, że się odkręca i zakręca, bo jak gdzieś jedziecie, to macie pewność, że Wam tutaj nic nie wypłynie. Kolor. No i biorę sobie oczywiście tą samą gąbeczkę i nakładamy. Nie wiem, czy nie będzie delikatnie dla mnie za ciemny. Zobaczymy. Nie, powiem Wam, że nie jest nawet za ciemny. Może tak o ciutkę pół tonu po prostu, bo szyję zawsze mam bledszą, ale ja sobie to tutaj ściągnę i prowadzę odpowiednio, to powinno być ok. Jeszcze się potem przykontruję, to tą szyję sobie wyrównam. Mam nadzieję tylko, że nie będzie ciemniał, bo jak będzie ciemniał, no to może być już niefajnie. Ale ogólnie całkiem. Krycie jak dla mnie jest za słabe. Zaraz spróbuję sobie go dołożyć.
Jak wiecie, ja mam te nieszczęsne moje przebarwienia, ale je ciężko ogólnie jest zakryć, więc... Ale da się go budować. Da się i zastyga. On jest taki... Jeszcze zastyga, ale jest taki nie do końca matowy. On jest taki satynowy, bym powiedziała. Ostatnio właśnie lubię takie wykończenia. Może dlatego, że lato się skończyło i wiem, że nie chcę być taka całkiem matowa, bo przez upał już mi się skóra aż tak nie świeci po prostu. Chociaż nie powiem, jak na jesień jest całkiem ciepło. Jestem sama w szoku, powiem wam. O, widzicie? Troszeczkę sobie go nabudowałam i te przebarwienia mi znikają. Nie są całkowicie zakryte, ale można go zbudować do takiego średniego krycia spokojnie. Tak się to prezentuje i widzę, że w podglądzie tutaj, że on wygląda na żółty w podglądzie, a w rzeczywistości nie ma takiej różnicy. Tutaj wyglądam teraz, jakbym miała żółtą twarz i biały dekolt, a na żywo nie ma aż takiej różnicy. Przyjrzę się sobie jeszcze z bliska, jak ja to mam w zwyczaju robić. I powiem wam... Na tej bazie tutaj jest taki śmieszny śliski razem z tą bazą właśnie. No... Krycie mógłby mieć większe, no ale ja to zawsze mówię, to właśnie ze względu na te moje przebarwienia. A ogólnie wykończenie ma bardzo ładne, takie satynowe, lekko się świece, nie jakoś mega bardzo, delikatnie po prostu. Nie podkreślę żadnych porów, nie uwidacznie jak niektóre podkłady. No w porządku, szału nie ma, ale jest w porządku. Dobrze, lecimy dalej. Mam tutaj z serii Lux, czyli z serii, którą bardzo lubię. Bo nie będzie go fajnie widać, bo on ma to opakowanie takie, widzicie, bardzo złote takie. Zresztą bardzo eleganckie, bo ta seria ma ogólnie bardzo eleganckie i on jest w sztywcie. Nałożymy sobie go pod oczy. Dokładna jego nazwa to jest Illusion Concealer, więc powinien fajnie się pod oczy nadawać. Taki mięciutki na razie. Ja sobie go tutaj dość napaciam. Fajny kolor. Nie wiem, czy to właśnie ma jakiś kolor? Fair. Mhm. Także dla mnie pod oczy jak najbardziej. Tutaj sobie jakieś tam przebarwienie jeszcze po niedoskonałościach mogę przykryć. I zaraz zobaczymy, jak on się będzie rozprowadzał. Samo jego nakładanie było całkiem fajne, bo te niektóre właśnie podkłady w sticku, one tak ciągną tą skórę pod oczami. Dlatego ja zawsze raczej wybieram korektory, które są w płynie. Ale zobaczcie, jak się fajnie zblendował. Spoko. Wygląda bardzo w porządku, ale sobie jeszcze dołożę go tutaj. Bo tak średnio dzisiaj spałam. A mam w zamyśle chyba ciemniejszy makijaż oczu. Więc muszę te cienie muszę dobrze przykryć. I teraz, żeby ten korektor mi nie wszedł nigdzie w zmarszczki, to tutaj widzę, mam Finishing Powder HD. Taki sypki też z tej serii MAC. Transparentny taki. I na razie przypudruję sobie okolice tylko pod oczami. Jak się to otwiera. Czekajcie, bo to jest wyższa szkoła jazdy. A, no przecież to jest zaklejone. Ja się czasami sama z siebie śmieję, po prostu ostatnio prawie w taki parawan wjechałam, w tą bramkę taką, nie parawan, tylko szlaban, o. Tak się zamyśliłam, że stałam w kolejce za autami i zamiast skasować bilecik, no to chciałam po prostu przejechać i mało nie rozwaliłam auta. Dobrze, że te szlabany mają czujniki, bo wiecie, co wam powiem? Ma jedną fajną rzecz. Tutaj jest w środku sitko, ale to sitko jest zamykane, także rewelacja, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio wam mówiłam, że nie mogę właśnie tego pudru ani z Kat Von D, ani z tych z Glam Shopu właśnie stawiać tak, bo one mi się całe wysypują. A tutaj nie ma tego problemu, ekstra. Mogliby takie rozwiązania właśnie zastosować wszędzie, bo no fajna sprawa, nie wysypie wam się. Dobrze, sypiemy na wieczko. Zaraz wam właśnie powiem, dlaczego przypudruję sobie na razie tylko strefę pod oczami, bo mam jeden jeszcze ciekawy produkt. I zaraz go wam pokażę, ale żebym się nigdzie tutaj korektor nie zebrał, ponieważ go nie znam. Nie wiem, czy on zastyga, nie zastyga. To sobie go przypudrujemy, a nawet damy trochę więcej tego pudru. W razie czego, żeby go potem zmieść, bo będziemy może robić smoki brązowe. Takie mam coś zamyślę, bo tutaj widzę brązowe fajne cienie.
I teraz właśnie, mam tu coś takiego, co wygląda jak trochę jak podkład z Max Factora, ten w sticku. To jest też taki stick, jest to też z serii tej mark. O kolorze chyba Candlelight. I dokładnie piszą tutaj, że jest to wielozadaniowy sztyft do makijażu. Sposób użycia. Nałóż na miejsca, które chcesz podkreślić, na przykład na usta lub policzki. Więc podejrzewam, że to będzie podbijało na przykład rozświetlacz. Także jeszcze na mokry podkład, tutaj gdzie nie mam przypudrowanego właśnie go, to sobie tutaj go nałożę. Może już go wklepię palcami. Czekajcie, spróbuję to na rękę też nałożyć, żeby zobaczyć. No to ma taki bardzo delikatny poblask, nawet tutaj tego, o tu mam podkład, nawet tutaj tego widać nie będzie, na pewno nie, także ani wam tego nie pokazuję z bliska, bo i tak tego nie widać. Ale z tym trzeba, widzę, uważać, żeby, może ja sobie to lepiej na palce nałożę, bo jak nakładam to bezpośrednio, to mam wrażenie, że pod tym podkład mi schodzi. Ściera się, jeżeli tym ciągnę, wiecie o co mi chodzi? Więc nałożę to delikatnie tutaj. I zobaczymy, czy to potem tego miejsca nie będę pudrować i zobaczymy, czy to potem podbije rozświetlacz. Przypudruję sobie teraz strefę T, omijając oczywiście te miejsca, w których nałożyłam ten rozświetlacz. No zobaczcie, teraz troszkę widać, że coś tu się połyskuje. I przejdziemy sobie teraz może do brwi. Mam tutaj też z serii MAC Perfect Brow Styling Duo. I tutaj mamy cień i wosk w środku i taki malutki pędzelek. Zobaczymy, czy pędzelek się do czegoś nadaje zaraz. Wiecie co, pędzelek sobie wezmę swój, bo troszeczkę się boję, że przez to, że on jest taki sztywny, pokruszy mi się pod, albo na oczy, albo pod oczy i będzie katastrofa. Brwi gotowe, fajne. Zestaw do brwi fajny, na plus. Teraz tak, przechodzimy sobie do oczu. Mamy tu tak, Shadow Attract Eyeshadow Primer Light Beige i to mi się podoba, gdyż to jest coś takiego chyba jak Paint Pot, wydaje mi się, zaraz to sprawdzę jeszcze. Ale widzicie, to jest w kolorze właśnie light beige, czyli takim beżowym. A wiem, że właśnie paint poty z MAC-a są takie beżowe. Wow, jakie masełkowate. Bardzo mocno masełkowate. Na paluchu to wygląda tak. O, tutaj. A na łapce. Tutaj nie patrzcie, bo ja mam ręce bardzo blade, a tu mam ten podkład. Powinna wyrównywać kolor powieki, także fajnie. Jest bardzo takie, bardzo delikatne. I widzę, że no tak ujednolica, także fajnie, ale dzisiaj sobie tego nie przetestujemy. To przetestujemy sobie innym razem, gdyż mam tu taką paletkę cieni. Wygląda w ten sposób i pomyślałam, w związku z tym, że mam jeszcze taki cień właśnie w słoiczku, trwały i on właśnie ma kolor Forever Bronze. Wygląda w środku tak, że zrobimy sobie smoki. Hej, fokusuj. Zrobimy sobie smoki i właśnie użyjemy sobie tego cienia jako bazę. Takie brązowe smoki. Zobaczcie. Widzicie? O. Jeżeli miałyście oczywiście jakieś produkty z firmy Avon, które się wam sprawdzają, albo nie ku przestrodze, to napiszcie mi koniecznie w komentarzach, bo jestem ciekawa. Nakładam sobie paluchem ten cień. Tutaj. Taki jest twardszy jest niż ta baza, to wam na pewno powiem. Taki nie jest taki twardy, taki tępy, ale nie jest też super miękki. Co w sumie jest na plus, bo jeżeli chodzi o cień, to przez to powinien być trwały. I w sumie jakby ktoś chciał taki bardziej dzienny makijaż, to jeżeli ten cień się nie będzie zbierał, a przetestuję go jeszcze kiedyś solo, no to wystarczy nawet delikatna kreseczka, albo nawet nie, tusz, no i możecie iść, bo to wcale nie jest za ciemne. Teraz cienie, paletka, czy ona się jakoś nazywa? All in One Perfect Wear Eyeshadow Palette, Daydream, o, dzienna. Nałożyłabym sobie ten tutaj najciemniejszy cień na całą powiekę, właśnie na tą bazę, którą przed sekundą nałożyłam, a potem będziemy działać dalej. Delikatniusia mi się osypał, ale naprawdę bardzo mało. Otrzepałam pędzelek, jak widziałyście.
Bardzo, bardzo mało. Cień fajny, tylko trzeba go oczywiście tak, wiecie, wtłoczyć w tą powiekę. Nie jest za intensywny i nie jest za mało napigmentowany. Także taki wypośrodkowany. Ciekawe, jak się będzie utrzymywał. Tylko taki suchy się trochę wydaje. Nałożymy sobie w załamanie ten kolorek tutaj, żeby troszeczkę rozetrzeć całość. Troszeczkę ten rozświetlacz sticku zjadł mi, i tutaj ją w ogóle niestety przycisłam i tutaj mi wygryzło dziurę z podkładu. To sobie może jakoś potem beauty blenderem jeszcze zrobię. Beauty blenderem, gąbeczką blended raczej. Ale tutaj mi rozpuścił trochę granicę z korektora. Czekajcie, gdzie ja dałam gąbeczkę. Ciekawe. Spróbuję sobie to trochę. Mam nadzieję, że nie zdejmę tego efektu zarazem. Żeby tej dziury tak tu nie było widać. Dobra, trochę się udało. Tutaj mam jeszcze kredki. Jedna jest czarna. Glimmer Stick Eyeliner Blackest Black. To jest ta wykręcana kredeczka. Wow, ale czerni. To jest z tej samej serii Glimmer Stick. A nie, nie z tej samej, bo to jest Glimmer Stick Diamonds Eyeliner Black Blue. Ona jest taka bardzo ciemno przypalona. Brązowa z takimi czerwonymi drobinkami. I chyba jej sobie użyjemy na dolną powiekę. Bo będzie nam tutaj ślicznie pasowała. Ja już te kredki kiedyś miałam. One są fajne, bo są takie kremowe bardzo. Także spoko. Tak do, widzicie, do 3/4. I teraz zamoczę sobie pędzelek w tym cieniu, który był na górnej powiece. Otrzepię i rozcieramy. Już troszeczkę za długo szukałam tego pędzelka, widzę. Bo już zaczęła zastygać. Ale fajna jest, bo daje się jednak jeszcze ją rozetrzeć. I gdybym to wcześniej troszeczkę zrobiła, to byłby jeszcze lepszy efekt, ale postaram się to zaraz naprawić. I fajnie, bo jak się rozetrze, to te drobinki tutaj połyskują. Widać, że coś się tutaj dzieje innego. Fajne. Tak, podoba mi się. Teraz wezmę sobie pędzelek do zadań specjalnych i troszeczkę tego cienia, który nakładaliśmy w załamanie. A dlaczego jest do zadań specjalnych? Ja już Wam go kiedyś pokazywałam w innych tutorialach. Dlatego, że to jest taki raczej cienki pędzelek i on mi idealnie tutaj wchodzi właśnie pod dolną powiekę, żeby rozetrzeć jeszcze od spodu jakby innym cieniem, kiedy chcę właśnie dodać jeszcze jakiś kolor. Dobrze, teraz chciałabym jeszcze coś w wewnętrzny kącik, żeby go rozjaśnić. I mam tutaj dwa kolory. Jeden jest taki szarawy, a drugi jest taki właśnie beżowy. To są te dwa, o tych dwóch mówię. Ten ma takie delikatne drobinki, widzę. Jest taki bardziej beżowy, a ten taki bardziej szarawy. I chyba wezmę sobie ten. I nałożymy go w wewnętrznych kącikach. Gdyby ktoś się zastanawiał, to jest jeszcze oczywiście matowy taki cielisty, także też bardzo fajnie, bo można z tej paletki wyczarować różne makijaże. Jest cała matowa, także jest dzienna, a jak widzicie, wieczorowy makijaż również można nią wykonać, także, no bo nie czarujmy się, smoki to raczej takie dzienne nie jest, chyba, że ktoś właśnie lubi. Tak, i mam tutaj jeszcze eyeliner, także zrobię sobie kreseczkę i zaraz do Was wracam. Kreski mamy zrobione. Teraz mamy taki tusz. Tak on wygląda. O. I dokładnie nazywa się on Avon True Ultra Volume Lash Magnify Mascara. No to lusterko i jedziemy. Szczota tradycyjna. O, resztki mojego lakieru z paznokci. Nawet przyjemny zapach ma jak na tusz. O dziwo. Zawsze te tusze tak dziwnie pachną. A ten ma jakiś taki podobny jak te wszystkie, ale troszkę coś jest innego w nim. Także tuszujemy. No, daje radę. Nie jest jakiś mega spektakularny. Tak te rzęsiska wyglądają. Czekajcie, pokażę Wam. Może tutaj za bardzo nie będzie widać. O, jak się bokiem obrócę.
podkreśla, rozdziela ładnie, nie skleja tych rzęs i podejrzewam, że chwilkę poleży, bo te tusze jak są otwarte, to zawsze są takie rzadsze, a potem delikatnie gęstnieją, jak chwilę poleżą. To może być jeszcze lepszy. To teraz przyszedł czas w końcu na moją ulubioną czynność, czyli konturowanie. Seria Mark. I tutaj mamy kontur Duo z takim plasticzkiem w środku i rozświetlacz z bronzerem. Czy to pachnie? No, ładnie pachnie. No, blenduje się ładnie. Kolor też wydaje się być ok. Nie wygląda pomarańczowo. Już widzę, że raczej tym produktem sobie nie narobicie krzywdy, bo ja go dość sporo tutaj nabieram na ten pędzelek, a mimo wszystko jeszcze go dokładam, bo on tak ładnie się rozciera. Także spokojnie, spokojnie, nawet dla początkujących myślę, to będzie ok. Bo zobaczcie, widzicie? Dobrze, teraz rozświetlacz tym samym pędzelkiem. To jest rozświetlacz drobinkowy. No, zaraz zobaczymy, jak się będzie. Powiem wam tak. Bronzer fajny, ale rozświetlacz już no nie moja bajka, dlatego że ja wolę bardziej tafle. Coś się tam świeci, ale nie za bardzo, a bardziej widać jednak te drobinki niestety, także to nie moja bajka, to jest bajka osób, które właśnie może są takie osoby, które lubią drobinki, no dlaczego nie, jak komuś to pasuje, no to fajnie, na pewno by fajnie to tutaj wyglądało na dekolcie, bo takie drobineczki są piękne właśnie, jak tutaj gdzieś na ramionach czy na dekolcie się mienią. Bronzer fajny, ale rozświetlacz nie dla mnie. I ostatni krok. Pomadka. Pomadka jest w kolorze Breathless Nude. Pomadka jest matowa i już wam pokazuję kolor. Kolor jest ładny bardzo. Zobaczcie. Tak to wygląda. I zaraz wam pokażę na ustach. Nudziaki zawsze się przydają. Są super. Powiem wam, że jest dość kremowa jak na matową pomadkę. I ładnie pachnie. Przyjemna. Bardzo. Tak. I tak się to prezentuje dziś. To już wszystkie produkty, które chciałam wam pokazać. Nie pokazałam wam w sumie jedynie tej bazy, którą wykorzystam w jakimś innym tutorialu. A, przepraszam. Jeszcze mam mgiełkę. Jest to mgiełka Prep and Set Spray, czyli równie dobrze właśnie tak jak wam ostatnio mówiłam w produktach, które polecałam wam, żeby kupić w Rossmanie. Mówiłam wam właśnie, że można przed makijażem również spryskać buzię, no to tutaj właśnie już napisali na niej Prep and Set Spray, czyli do przygotowania i do utrwalenia. No to utrwalamy zatem. Ach. Fajny aplikator, nie robi takiej, wiecie, nie robi takiego uderzenia tym mgiełką, tylko rozpyla, o, tego słowa mi brakowało, fajnie to rozpyla. Dobra, no to teraz podsumujmy wszystkie produkty, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło, powiem wam, fajne takie smoki. Nie jakieś za nachalne, usta są nude, więc można tak spokojnie wyjść. Ale zacznijmy może od początku. Do bazy tej Magix On The Go Primer, jakoś tak nie za bardzo jestem przekonana, ale wiecie generalnie, że ja do baz to jak pies do jeża, ja wolę tam dobry krem. Ale okej, okay, przynajmniej nie wiem, czy to zasługa tej bazy, czy podkładu, ale nie widać rozszerzonych porów. Może to jest jej zasługa właśnie. Idziemy dalej. Podkład. Podkład, jak widziałyście, ma fajne, satynowe wykończenie i jest zastygający, to na pewno na jego plus. Kolor też całkiem przyjemny, nie widziałam, żeby generalnie jakoś ściemniał.
I co jeszcze chciałam o nim powiedzieć? No dla mnie musiałby mieć większe krycie jednak, bo no ja te przebarwienia swoje widzę, ja ich nie lubię, ale gdybym na przykład wzięła jakiś swój ulubiony korektor i najpierw te przebarwienia zakryła tym korektorem, to myślę, że on spokojnie dałby radę, bo jest bardzo przyjemny na twarzy, jego nie czuć, nie tworzy takiej tapety, także no spoko, jeżeli ktoś nie ma większych problemów, to jak najbardziej, jeżeli ktoś ma większe problemy, no to musiałby jeszcze czegoś użyć. Ja tutaj nie chciałam niczego swojego używać ze sprawdzonych swoich rzeczy, ponieważ testowałam i chcę przetestować, jak on się w ogóle utrzyma. Z fikserem, bo z fikserem, ale chcę przetestować w ogóle, jak on będzie wyglądał, czy się nie będzie gdzieś tam zbierał i tak dalej. Puder jak najbardziej na tak. Takie pudry ja myślę, że zawsze są fajne, bardzo naturalny efekt wykończenia daje, nie robi takiego tępego, płaskiego matu nałożone gąbeczką, super. Nie mam zastrzeżeń. Zestaw do brwi bardzo mi się spodobał. Fajnie, gdzie ja go dałam? Fajnie, fajny kolor. Ten aplikator tylko był do kitu, ale to, tak jak mówię, to we wszystkich produktach, nawet gdzie to było? W którymś takiej droższej paletce były takie pacynki, które też od razu po prostu wyrzuciłam. Natomiast jeżeli chodzi o kolor i o ten wosk, bardzo, bardzo fajne. I plus, że lusterko możecie dać do torebki, pyk, i wziąć na wyjazd. Także to fajne. No bazy, jak wiecie, nie przetestowałam, ale przetestuję w najbliższym czasie pewnie. Korektor jeszcze. Korektor fajny, kremowy, ale znowu dla mnie ma za małe krycie. Ja lubię pod oczami też tutaj mieć przykryte, dlatego że to jest właśnie ta strefa moja tutaj problematyczna. Niemniej jak na korektor w sztywcie, to bardzo przyjemnie byłam zaskoczona, że on jest taki kremowy i łatwo się blenduje. Także to znowu na jego plus. Fajny, jest taki bardziej rozświetlający niż kryjący, ale fajny. Naprawdę, jak na produkt w sticku, to bardzo fajny. Dalej. Jestem bardzo zaskoczona jakością tego cienia, powiem Wam. Że on tak szybko zastygł i podejrzewam, że dzięki temu właśnie będzie idealną bazą albo używany jako samodzielny cień, po prostu jako jedyny na powiece. Też powinien się długo trzymać, to też przetestuję i dam Wam za niedługo znać. Bardzo szybko zastyga, naprawdę. I ma taki przyjemny kolor, nie jest taki mega, mega głęboki, że nałożycie go i od razu widać, tylko jest taki, to jest taki fajny kolor, taki pośredni brąz, no bardzo przyjemny. Dalej, jeżeli chodzi o cienie, to pigmentacja, jak widziałyście tutaj, naprawdę na plus, jednak. Trzeba dobrze otrzepać pędzelek to raz, bo mogą się osypywać, szczególnie te ciemne kolory. A dwa, przy ciemnych kolorach trzeba uważać, żeby nie narobić sobie prześwitów, bo mam wrażenie, że ten pędzel do rozcierania dużo lepiej mi rozcierał i nanosił ten cień, niż ten płaski języczkowy. Może to jest kwestia włosia, nie wiem, będę jeszcze testować. W każdym razie, jeżeli chodzi o pigmentację i pracę z tymi cieniami, to bardzo ładnie się łączą ze sobą i naprawdę mega jest ta pigmentacja i da się ją przenieść na powiekę, tylko tak jak mówię, przy tych ciemnych kolorach trzeba tak podociskać tym pędzelkiem, żeby właśnie nie było żadnych prześwitów. Może też ze względu na to, że ten cień jest matowy, a z matami się troszeczkę ciężej pracuje, niemniej dał radę. Bardzo fajne jest też zestawienie kolorystyczne, takie zupełnie dzienne. Zobaczcie, macie do wyboru, do koloru od jasnego cienia, właśnie mogłam nałożyć jeszcze jasny podłuk brwiowy, beżowy mat, trochę ciemniejszy brąz, możecie budować załamanie, budować zewnętrzny kącik. Fajna paleta, naprawdę fajna, taka basicowa, fajna. Eyeliner. Eyeliner ma genialną końcówkę, taką na ostro zakończoną. Fajnie można sobie właśnie jaskółkę nią wyrysować. Bardzo szybko nim narysowałam tą kreskę i naprawdę nie przerywał, jest napigmentowany, tylko jeżeli chodzi o eyelinery, pamiętajcie właśnie, jak już je macie dłużej, takie w pisaku, żeby trzymać je w ten sposób, że ta końcówka jest na dole. Bo ja zauważyłam właśnie, że jak trzymam je odwrotnie, to niekiedy ten tusz po prostu nie spływa do tej końcówki i potem w pewnym momencie zaczyna przerywać. Także jak przechowujecie, to zawsze przechowujcie tak. Ja sobie go już też tutaj wkładam, niech sobie tutaj leży. Ja bardzo lubię eyelinery w pisaku, moim zdaniem są one bardzo szybkie właśnie w obsłudze. Co mamy dalej? Kredki. Kredki to jest według mnie absolutny hit. Ja już kiedyś je miałam. Są bardzo mocno napigmentowane. Z tego co wiem w katalogu, bo też od czasu do czasu zaglądam do tych katalogów, to mają bardzo dużo odcieni. Są zastygające i trwałe. Co jeszcze miałyśmy? Tusz. Tusz, no, jest w porządku. Szału nie ma, ale zrobił, co miał zrobić. Zrobił robotę, wydłużył te rzęsy, nie posklejał ich. Troszeczkę by mógł bardziej pogrubiać, moim zdaniem. Ale mam nadzieję, że właśnie go troszeczkę odstawię na jakiś czas, to on będzie dawał ten efekt. Zobaczycie na pewno w jakichś tam tutorialach kolejnych. On musi chwilę poleżeć. Ogólnie jestem fanką raczej tych silikonowych szczoteczek,
ta jest no, fajna, ale jeżeli już chodzi na przykład o dolne rzęsy, to jak ktoś ma mniejsze oczy, bo ja wiem, że mam dosyć duże, to już jest ryzyko, że się popaćka, niestety. Ale tak ogólnie, powiem tak, nie jest zły. Zobaczymy, czy się osypie na koniec dnia, czy nie. Pomadka, super. Bardzo mi się podoba kolor, bardzo mi się podoba to, że jest kremowa. Jeżeli chodzi o to duo do konturowania, to rozświetlacz, no niestety jestem na nie, bo ja, wiecie, że ja jestem sroka. Ja lubię rozświetlacz taki, no, dość mocny. A ponadto on ma drobinki. On by mi się tutaj bardziej nadał właśnie na dekolt, na ramiona, gdzie te drobinki fajnie wyglądają. Nawet na nogi, bo na nogach, na opalonych nogach super też wyglądają takie drobinki. Jeżeli chodzi o bronzer, to bardzo fajny kolor ma. I powiem wam, że tym bronzerem sobie raczej krzywdy nie zrobicie. Ja go musiałam nałożyć dosyć dużo, żeby uzyskać taki efekt. I nie jest pomarańczowy, ładnie się blenduje. Jest na pewno, możecie go używać jako początkujące, to wam gwarantuję, bo jego można właśnie sobie spokojnie budować. Także fajny, fajny, bardzo fajny, podoba mi się. Jeszcze stick. Stick mi się niestety nie podoba, dlatego że kiedy bezpośrednio z tego sztyftu nałożyłam go na mokry podkład, to niestety przy tym zastygającym podkładzie jego wygryzło. Wygryzło dziurę, bo on nie idzie tak masełkowato, chociaż na ręce wydaje się, że idzie, ale jednak kiedy podkład zastygnie, no to już jakiś tam opór jest i w tym momencie zrobiła mi się tutaj dziura. Mało tego, niestety, ale zauważyłam, że na granicy tego sticku i tutaj, gdzie rozblendowałam korektor, to jakby się pogryzło i się delikatnie zważyło. Także jeżeli chodzi o ten stick, to ja jestem niestety na nie. Nie podoba mi się, nie podoba mi się taki efekt. No i jakoś za bardzo nie podbił też tego rozświetlacza. Jestem jakoś to rozświetlona, ale no szału nie ma. Chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować Monice za możliwość przetestowania tylu produktów. Fajne, niektóre się sprawdziły, niektóre nie, tak jak to w życiu bywa. Dobrze kochani, ja teraz będę uciekać. Pamiętajcie, że wszystkie namiary na tą grupę Moniki, gdzie te kosmetyki macie taniej, możecie wylicytować sobie taniej, będziecie miały pod filmem, także zajrzyjcie proszę do opisu. Dziękuję jeszcze raz za możliwość przetestowania i do wieczora albo do podsumowania. Buziaczki, pa, pa.